Razem z ekipą zorganizowaliśmy dla Was giveaway na kosę M9 Bayonet Lore wartą ponad 1000 zł. Jest to pierwszy link w opisie. Ja życzę Wam powodzenia i zapraszam już do oglądania. Tak więc co odcinkowy giveaway, dziś do wygrania będzie AK-47, niebieski laminat w stanie lekko używanym. Aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał i napisać komentarz z pomysłem na filmy do maratonu. Dodatkowo pierwsza osoba dostanie skina, tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia. Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam najlepsze kontrakty na Glock 18 Fate. Jeżeli pod tym materiałem dobijecie 150 łapek, to ja od razu zabieram się za kolejne kompilacje z kontraktami. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam Was już do oglądania. Tak więc nasze zestawienie rozpoczniemy sobie polskim akcentem, a mianowicie Skyen, któremu udało się zrobić fabrycznie nowego Glocka z dwóch negewów na 10%. Jakby taki kontrakt nam za pierwszym razem wszedł, to byśmy byli z 200 euro do przodu. Tylko to jest tylko 10% szans. Także szansa jest niewielka, ale zawsze jest. No to co? Wartościowi widzowie. Ja w to nie wierzę. Jestem lekko sceptyczny. Aczkolwiek do boju, panie Gaben. Czy pan Gaben jeszcze tu jest? Czy pan Gaben mi kibicuje? A po co ja zasłaniam oczy? Przecież tak nie widzę. O kurwa. Kolejną osobą jest Hakem, zagraniczny youtuber, który na 5% z Auga Hodroda zrobił fabrycznie nowego Glocka. Okej, that's enough. Okay, just do it. No, I'm are you getting... recording? Are you recording? I'm getting a dragon tattoo or a bright water. Are you recording now? Wait, yeah. Can I have the dragon tattoo, Joe? Yeah, sure. Are you recording now? Are you clipping? I don't even... I don't care. No, it might be like a red thing about... Okay, I'm not looking. No! No way! Oh my god! Oh my god! No! 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 Bóg z dwóch augów Hot Rod zrobił fabrycznie nowego Fade'a. Sami zobaczcie. I don't want to give it away. Okay, let's go. Got the Mickey Mouse with the brows. Let's do this. A little penis. Did you call it Mickey Mouse? You didn't call it Mickey Mouse, you're gonna fail. Boom. Nope, that's it, it's done. Toby said he's gonna say, okay. Come on, man, it's taking ages. I believe. Hatton wydropił fabrycznie nowego Glocka Fade'a z jednego auga na jedynie 5%. Okay, are you ready? Yes, good, Jimmy. Okay, it's riding. Mate, I've already regretted. I immediately regret this decision. For fuck's sake, I'm gonna receive the bulldozer. I got the fucking Glock 18! Trilux, czyli dosyć popularny zagraniczny youtuber, zrobił także fabrycznie nowego Glocka Fade'a na 30%. There you go. So I'm gonna put the AUG hot rods in the first slots again to see if I can. I kinda look at it like gambling. I'm trying to get a low ticket right now. Not sure if that's how the trade up contract works, but yeah. I'm just gonna hope for the best once again. Lucky box is a must have for my trade ups. And let's see if I can get it in my second attempt. Come on. Glock 18 Fade or the MP9 Bulldozer? Come on. Yes! Yes! Oh! Glock 18 Fade, there you go! Oh! Tak więc, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu Fade, a ja przypnę ci do tego serduszko. Miłego dnia, wieczoru, w zależności o której to oglądasz. Trzymaj się i na razie.